Halo? Jakieś opóźnienie jest. Halo, cześć. Napiszcie nam, czy nas widać, czy nas słychać. No, dźwięk musisz włączyć chyba. Jesteśmy na żywo. Wszystko jest ok, według naszych danych. O, witajcie! Czyli nas widać i nas słychać. Tak, mamy tu retro przyczepę. Patrycja z wizytą na ziemi. Cześć, witajcie. Leherkar. Mariusz, Anna. No cześć, witajcie wszyscy. Mamy jakieś opóźnienie. No będzie jakieś opóźnienie, no. Mamy jakieś. Dobra, ja sobie tu włączę. No. Także to jest nasz, nie wiem, chyba Dobra. drugi live dopiero. My jesteśmy trochę spięci, zdenerwowani, ale mamy nadzieję, że nas dobrze widać i dobrze słychać. No. Fajnie się znowu z wami widzieć na żywo. Witamy was z bardzo słonecznej Anglii. Jesteśmy w tym momencie na wybrzeżu. Tak, jesteśmy w Kornwalii. Napiszcie skąd wy nadajecie. Tak jest, napiszcie, jaka u was pogoda, co tam słychać w Polsce, albo po prostu gdziekolwiek jesteście teraz. Sylwia z Bielska-Białej, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Bielska-Białą. Aha, retro przyczepa napisał, słychać i widać, super. O, Braniewo. Braniewo, o, to jesteście w Polsce, fajnie. Słoneczny Poznań. Nowy Poznań. Jork z wizytą na ziemi. Pozdrawiamy, hej. Pozdrawiamy. Poznań też pozdrawiamy. Northside Blog z Norwegii. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Fajnie, że wpadliście. Jak tam u was pogoda? Słoneczko już? Pewnie już teraz cieplutko w Norwegii. No, na 100%. No i tak. Warmińsko-Mazurskie, 26 stopni. No właśnie, tak myśleliśmy, że w Polsce ładna pogoda. U nas jest ładnie, powiem wam szczerze, ale jest taki nieprzyjemny północny wiatr i taki zimny, prawda? Zależy. Nie jest taki nieprzyjemny. Ale powiem wam szczerze, że wolę, jak wieje Lewantę w Hiszpanii, niż jak ten zimny wiatr w Anglii. Tak, ogólnie mamy taki troszeczkę teraz czas, może nie smutny, ale jakoś tak ciężko nam się tutaj odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. No trochę tak porównujemy i cały czas jakoś tak Analizujemy ten nasz wyjazd analizujemy trochę. i jakoś tak jak patrzymy tutaj na te wszystkie krajobrazy, jakoś tak nam się cały czas wydaje, że no to nie jest to, no tęsknimy za tą Hiszpanią. Takie podróże właśnie, ten powrót z podróży. Pierwszy raz byliśmy tak długo, jak wiecie, i wydawało nam się, że będzie to trochę łatwiejsze. Ale powiem wam szczerze, że jest ciężko. Tak jak na razie mi jest ciężko po prostu. Cały czas szukam gdzieś w tych widokach, w tym wszystkim gdzieś takich. Pojawiają się porównania po prostu między Anglią a Hiszpanią. Tak, i myślę, że właśnie takie dłuższe podróżowanie sprawia, że no jeżeli zobaczymy coś, co tak naprawdę nas zachwyci, to ciężko później Znaleźć coś równie pięknego, równie albo właśnie te pięknego. porównania się pojawiają w Tak, głowie. zaczyna się właśnie porównywać. Już tak sobie człowiek myśli, kurczę, ale tam było pięknie, i tak porównuje z tym, co teraz widzi. A tu jest naprawdę pięknie. Zresztą, jak tu jest i gdzie jesteśmy, zobaczycie w następnym tygodniu, w niedzielę. Tak, za tydzień będzie stąd film. No Tak. jest miejsce, jest cudowne. Byliśmy tu zresztą kiedyś, właśnie tak jak Paweł powiedział, że byliśmy tu kiedyś i to miejsce nas zachwyciło i zawsze chcieliśmy tutaj wrócić. No to teraz, tak jak przyjechaliśmy, to jednak
ciągle jakoś tak myślimy i porównujemy z tą Hiszpanią. Więc myślę, że to jest taki efekt uboczny takich długich podróży w takie miejsca, które nas zachwycają, które kochamy i później właśnie ciężko jest się tak odnaleźć w innej rzeczywistości. Tak, ale powiem wam szczerze, że już tak jest ciężko, ale powoli już zaczynamy nadawać na tych falach. Tutaj widzę, że się Zdzisiu pojawił. Pozdrawiam cię serdecznie. Ze Swindon, tak. Ze Swindon. Nordsey Blog powiedzieli, że grzeją się naszymi vlogami z Hiszpanii. No, czyli w Norwegii cały czas zimno, rozumiem. No, w Anglii pogoda jest całkiem przyzwoita, że tak powiem, więc nie ma co narzekać, więc jeszcze może będziecie mogli się ogrzać naszymi vlogami z Anglii. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo jakiś czas będziemy musieli tutaj zostać. Tak, musimy troszeczkę podreperować nasz budżet i tutaj widzę, że z wizytą na ziemi. No, tak, czas na van life na 100%. Tak. No to właśnie może zaczniemy od tych naszych planów. Dokładnie, jak już się bo pojawiło na pewno takie, tak, jest takie wiele pytań, więc no ten van life na 100% jak najbardziej, bo ta podróż była taką właśnie namiastką, pokazała nam jak to jest i oczywiście jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby się przeprowadzić już tak na 100% do vana. Więc nasza kolejna podróż już będzie na pewno bardzo długa i też troszeczkę bardziej odległe miejsce. Nie mamy teraz jeszcze sprecyzowanego takiego kierunku, dlatego że... To znaczy mamy dwa. Mamy dwa, tak. Na pewno będzie to albo Azja, albo Afryka Północna. I to czekamy... zależy właśnie od sytuacji na świecie, gdzie będzie można pojechać. Jak to się wszystko rozwinie, jak to się rozwinie, jeżeli chodzi o gospodarkę, ekonomię, no są ciężkie czasy, idą tak, ciężkie, o restrykcje ciężkie czasy, i tak dalej, także... więc tak. Więc no będziemy po prostu będziemy porównywać, kontrolować analizować, sytuację. Co, gdzie się dzieje dokładnie i podejmiemy decyzję, gdzie pojedziemy. No a tak jak wam już wspominałem, na razie jesteśmy na etapie poprawiania budżetu naszego po wyjeździe z Hiszpanii. Tak, no chcemy mieć już taką sytuację czystą przed tym już całkowitym takim wyjazdem już na dłużej, więc no będziemy musieli tu zostać w Anglii na tyle długo, żeby ogarnąć wszystkie nasze sprawy i związane z domem i no i też musimy uzbierać jakiś budżet na tą dłuższą podróż. Tak, no bo no ciężko się podróżuje, mając jeszcze na utrzymaniu dom i jakieś tam związane z nim koszta. Także to jest taka priorytetowa sprawa, którą będziemy musieli rozwiązać w najbliższym czasie, żeby móc sobie pozwolić na dłuższą podróż. Tak, przyjeżdżajcie do Irlandii Północnej, pisze Mariusz. No, ja bym bardzo chciał pojechać tak. Do Irlandii Północnej. Na pewno kiedyś tam pojedziemy. Na pewno. Nadpolskie morze, pisze Misio. Misio, pozdrawiamy. Cześć, Megatron. Nadpolskie morze, być może pojedziemy w przyszłym roku, bo na pewno będziemy chcieli jechać do Polski, myślę, że w maju. Tak, no w maju na pewno będziemy. I będziemy chcieli zostać na troszeczkę dłużej, więc na pewno pojedziemy nad Polskie Morze i w jakieś różne ciekawe miejsca w Polsce również, bo Polska ma dużo do zaoferowania z tego, pewnie. Co obserwujemy, rozwija się bardzo i no, na pewno chcielibyśmy też sobie pojeździć kamperem po Polsce. Dokładnie. Mamy już tam jakieś miejsca, które byśmy chcieli odwiedzić. Jest Izabela to między innymi Polskie Morze i Bieszczady. Ja już w Bieszczadach nie byłem tyle lat, bardzo bym chciał tam pojechać, odciąć się trochę od rzeczywistości i odpocząć sobie tam. Jak myślicie, ile wam to zajmie? No ciężko jest nam to określić, no na pewno nie rok. Nie, to na pewno nie będzie rok. I na pewno będziemy się starali, żeby to było jak najszybciej, ale no nie będzie to miesiąc. Nie, będzie to kilka miesięcy. Będzie to na kilka pewno. Miesięcy. Myślę, że do końca roku powinniśmy się uporać z różnymi sprawami, ale no to czas pokaże, więc nie tak, chcemy składać obietnic bez pokrycia. Aczkolwiek myślę, że no... będziemy w stanie wam pokazać również, nie przestajemy podróżować, bo cały czas podróżujemy i będziemy w stanie pokazać wam też ciekawe miejsca tutaj z Anglii, bo tu też jest pięknie, tak naprawdę. Pozdrawiamy Moniki rodziców, o. Którzy są właśnie w Szklarskiej Porębie. Tak, hej, pozdrawiamy. Trzymajcie się. No mamy tam wysłanników, co zwiedzają Polskę i nam tu przesyłają zdjęcia. No
właśnie. Patrycja napisała, będę wierna i poczekam. No, dziękujemy. No właśnie. Dziękujemy, tak. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami. Właśnie Patrycja nam tutaj podsunęła trochę pomysł na dzisiejszego live'a, za który bardzo ci dziękujemy. No a tematem, jak wiecie, będzie temat, że tak powiem, który w sumie sami też o tym myśleliśmy, ale nie wiedzieliśmy, czy w ogóle o tym rozmawiać. A jest to pytanie, co się zmieniło i jak wpłynęła nasza podróż na nasz związek, jakie mieliśmy odczucia, takie bardziej duchowe, psychiczne. Tak. No, także to będzie temat, a jeszcze w międzyczasie wylosujemy osoby, które brały udział w naszym ostatnim konkursie, czyli pytanie było, jaka nasza atrakcja w Hiszpanii była najdroższa. Tak. Może już powiemy, jaka. Możemy powiedzieć już. Nie, jaka. To zostawimy na później. Tak? No dobra, to zostawimy to na później. No. Dobra, no to tak, to może zaczniemy. A w ogóle to może macie jakieś pytania, zanim zaczniemy wam opowiadać, jak ta podróż wpłynęła na nas. Jakieś takie, wiecie. Tak, jak macie jakieś pytania, to piszcie na czacie, ja tutaj sobie zerkam. A no my może zaczniemy już o tym mówić, także no jak podróż wpłynęła na nasz związek. Ja zacznę może od tego, że żeby wytrzymać na tych 8, 6, 10 metrach kwadratowych, czyli na tej bardzo małej powierzchni, no to trzeba się lubić. Trzeba się lubić i trzeba się przyjaźnić, trzeba lubić ze sobą być. My nigdy nie mieliśmy z tym problemu, często podróżowaliśmy sami, odkąd dorosły nasze dzieci, więc nieraz po prostu gdzieś byliśmy sami i jakoś miło nam się spędzało ten czas. Więc w gruncie rzeczy byliśmy pewni, że nie będzie przeszkadzało nam bycie ze sobą takie non-stop na tak małej powierzchni. No i tak też się stało, a ta podróż no to jedynie nas zbliżyła, no bo... Tak, no właśnie do tego to właśnie chciałem powiedzieć, że myślałem, że już wiemy o sobie praktycznie wszystko, a w sumie pojawiły się takie rzeczy, które pokazały nam, że jeszcze dużo możemy się dowiedzieć nawzajem o sobie podczas właśnie podróżowania na tak małej przestrzeni. Tu wchodzą w grę takie po prostu nawet dosyć intymne rzeczy. Podczas życia w wanie po prostu ta podróż nas bardzo zbliżyła do siebie. My siebie wstydziliśmy w różnych sytuacjach. No było tak naprawdę... Ciężko jest na takiej małej powierzchni znaleźć jakieś takie miejsce tylko i wyłącznie dla siebie, więc tak. No po prostu bardziej się człowiek odkrywa, otwiera i jedyne co, to ja uważam, że można się tylko do siebie zbliżyć. Dokładnie. Ewentualnie jeszcze bardziej dotrzeć, jeżeli ludzie są na takim etapie docierania się. No my już jesteśmy takim starym małżeństwem, więc już się gdzieś tam kiedyś dotarliśmy. Stare dobre małżeństwo. Stare dobre małżeństwo. No, także same plusy, polecamy, to naprawdę jest bardzo dobre dla związku. Tak, na pewno, no. Jest to dobre dla związku, aczkolwiek no wiadomo, że czasami pojawiały się takie sytuacje stresujące, nerwowe, co jest normalne. Czasami jak szukaliśmy miejsca, Monice się coś czasami nie podobało, czuła się mniej bezpieczna w takim miejscu. Mi się znowu podobało, myślałem, że będzie bezpiecznie. Takie miałem odczucia, aczkolwiek jakoś dochodziliśmy do kompromisu i zazwyczaj gdzieś zawsze się przemieszczaliśmy w inne miejsce. No bo wiadomo, o kobietę trzeba dbać, jak się czuje niebezpiecznie, no to... Tak, i te kompromisy, tak. Kompromisy są bardzo ważne przy dogadywaniu się, więc Patrycja Chwałek pozdrawiamy z naszego magicznego miejsca. Tak, właśnie. Naszego też już. W jakim wieku mamy dzieci? A więc tak, może ty powiedz. Nasze dzieciaki już są dorosłe. Tak, nasz syn kończy właśnie za parę dni 23 lata. Tak. A nasza córka właśnie skończyła 27. Tak? Tak. No tak. Także... Te dzieciaki nasze rosną po prostu tak szybko, że masakra. No już urosły, już nie rosną. No już nie rosną, ale no... Szybko to wszystko minęło. Takie są nasze
życiowe losy. Czy podróż dała wam wolność, której nie macie na co dzień? Tak, no mi się bardzo podobało uczucie wolności, w sensie, że no, nie musimy wstawać rano do pracy, gdzieś te myśli związane z tym, co będziemy robić w pracy, jak ten dzień minie, co nas czeka w tej pracy, gdzieś po prostu kompletnie odeszły, umysł się stał bardziej taki czysty i ja byłem bardziej uważny na różne rzeczy podczas podróżowania, dzięki temu więcej odczuwałem kontaktu z ludźmi. No nie wiem, takie fajne w ogóle przemyślenia przychodzą do głowy, gdy mamy ten komfort psychiczny, ja tak miałem. No na pewno można tak troszeczkę się zdystansować do tego życia codziennego, aczkolwiek no, życie w podróży to też nie jest taka totalna wolność, bo też są jakieś pewne obowiązki, które trzeba gdzieś tam koło siebie wykonać, zrobić, jak chociażby, nie wiem, no serwis vana, czy znalezienie tej miejscówki na noc, ale to jest po prostu, to jest zupełnie coś innego niż to codzienne życie, więc myślę, że do tego codziennego życia można się zdystansować i dzięki takiej podróży można wiele rzeczy z tego właśnie dalszego dystansu zobaczyć. No, w naszym przypadku to było coś takiego, że na przykład to, że nie potrzebujemy aż tyle rzeczy, ile na przykład mamy w domu. My po powrocie, gdy jakby no, weszliśmy z powrotem do domu i jakoś ta masa tych wszystkich rzeczy, która nas otaczała, to zaczęła nas przytłaczać. Więc to na pewno pokazuje taka podróż w takim minimalistycznym stylu, że wielu tych rzeczy nie potrzebujemy, na które zresztą ciężko w tym kieracie codziennym pracujemy i na które wydajemy pieniądze tak naprawdę. Dokładnie, zgadzam się z tym w 100%. Teraz tak, tu widzę, Northside Blog się pyta, jak rodzina akceptuje wasze zmiany w życiu? A więc jeżeli chodzi o naszą rodzinkę, to byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, jak nasi rodzice zaakceptowali to, w jaki sposób podróżowania wybraliśmy, to, że budujemy campervana. Także tutaj tak, byliśmy. Tak, myśleliśmy, że będą bardziej nas moralizować, ale jakoś tak. Nie. Jakoś nie. Na pewno. Zaakceptowali to w 100%, na pewno. Na Także pewno dziękujemy takimi wam już za bardziej, to. bardziej krokami, jak nie wiem, porzucenie pracy czy coś, no to bardziej się tym stresowali. Stresowali. Tak. No ale no, jak widać, praca rzecz nabyta. Można znaleźć tą pracę też w podróży i też myślimy o tym w przyszłości, że jak będziemy już mieszkać w vanie już tak na stałe, to być może pomyślimy o jakiejś pracy zdalnej, może ewentualnie w podróży, a jeżeli nie, no to będziemy może wracać do Anglii po prostu na jakieś, nie wiem, 2 miesiące, 3 miesiące, Dokładnie. Żeby gdzieś tam podreperować ten budżet. No może coś będziemy działać w związku z naszymi podróżami, żeby ewentualnie na tym zarabiać jakieś pieniądze, ale to jeszcze jest jakaś tam daleka przyszłość. No. Także tak to wygląda, no. Kto tutaj się coś nas czy pyta? Co myślimy o Turcji? Do Turcji bardzo byśmy chcieli pojechać i to jak najszybciej, bo jakieś takie mamy dziwne uczucie, że po prostu ten raj dla vanlifersów, że gdzieś to szybko zniknie, bo tak jak zmienia się to w różnych krajach, nawet tutaj w Europie, że... Czy w Portugalii, czy w Hiszpanii rozmawialiśmy tak. Z ludźmi, że kilkanaście lat temu to można było normalnie podjeżdżać pod samo morze, mieszkać tam kilka tygodni i nikt w ogóle nie zwraca uwagi na to, co robicie, gdzie mieszkacie i no to było takie normalne. Spotkaliśmy takiego właśnie między innymi chłopaka z Niemiec, który już jest, nie wiem, 20 ileś lat w podróży i on nam opowiadał, że tu był po prostu raj. Znaczy nie tu, no w Hiszpanii. W Hiszpanii, tak, że to co jest teraz to jest zupełnie co innego, aczkolwiek i tak jeszcze można dużo znaleźć takich miejsc dzikich, można powiedzieć, i takich naprawdę jeszcze, gdzie można spokojnie się zatrzymać. No ale właśnie do Turcji chcielibyśmy zdążyć, zanim coś się w tej kwestii zmieni i po prostu poczuć takiej wolności. No i też zwiedzić, zobaczyć Turcję, ale
Głównie chcielibyśmy tak zażyć takiego prawdziwego van life'u, gdzie można wszędzie stanąć, na każdej plaży, bo z tego co wiemy, no to w Turcji nie ma żadnych restrykcji i nie mają żadnych przeciwwskazań można tam póki stawać, co. Tak, dokładnie. No ale wiadomo, w każdej sytuacji, w każdej chwili może ta sytuacja się zmienić. Także Więc trzymamy tam rękę na pulsie, ale jest to na pewno taki jeden z naszych, jak to powiedzieć, z takich miejsc, które na pewno chcemy pojechać i mam nadzieję, że to się stanie jak najszybciej. Tu Daniel nam pisze, że Albania i Turcja jest ciągle dzika. No tak, właśnie tak, tak właśnie cały czas tak. To widzimy, że tak Dlatego, jest. No ale wiadomo, że nie chcemy tam jechać, nie wiem, na 2 miesiące, tylko chcemy właśnie po prostu już zorganizować sobie tak to wszystko, żebyśmy mogli pojechać na długo i wtedy mogłaby być właśnie, jak mówimy o Azji, no to wtedy, no Albania jeszcze jest w Europie, no ale Turcja już jest częściowo w Azji, no i może gdzieś tam dalej, może Iran, może Pakistan nawet. Dokładnie. Więc no myślimy o czymś takim, że jak już byśmy pojechali tam na wschód, no to byśmy chcieli już po prostu jechać gdzieś dalej. Gdzieś dalej, tak, no bo przejechać kawał drogi do Przy tych cenach Turcji, benzyny. przy tych cenach dokładnie, to już można sobie to troszeczkę zaplanować, żeby pojechać gdzieś dalej. Tu mieliśmy też jedno pytanie od Sylwii. Czy nie mieliście obaw przed spaniem na dziko, czy czuliście się bezpiecznie? Otóż tak, nie mieliśmy obaw przed spaniem na dziko. Nie, absolutnie nie. Te miejsca, w których spaliśmy, wydawały nam się bezpieczne i kilka razy się zdarzyło, że gdzieś tam podświadomie nie podobała nam się dana miejscówka ze względu na to, że na przykład, nie wiem, były gdzieś porzucane butelki, jakieś tam śmieci widać z jakichś grillów, imprezek takich, wiecie, na wolnym powietrzu. No to w takim momencie po prostu no, robiliśmy rundkę naokoło i po prostu szukaliśmy czegoś innego. No, warto zwracać uwagę właśnie na takie rzeczy. Ale przez całą podróż w Hiszpanii nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby ktoś nam walił wana, żeby ktoś nam Ktoś się uderzał w okna, dobijał, jakieś tak, petardy nam rzucał, czy wana nam pomalował. Chociaż jakby jakieś ładne graffiti pomalował, to czemu nie? Tak. Do Bristolu musimy pojechać, musimy może to, Banksy coś nam namaluje. Może no nie wiem, będzie nas kosztowało. Nie, ale nie mieliśmy obaw, aczkolwiek zawsze kierowaliśmy się takim zdrowym rozsądkiem przy wyborze tych miejscówek. Paweł zawsze gdzieś tam, jak się gdzieś zatrzymywaliśmy, to robił taki rekonesans, czyli gdzieś tam się rozglądał, co i jak wygląda okolica. Tak, bo ja mam jakiś taki, nie wiem, mam coś takiego, że jak przyjeżdżam w nowe miejsce, to wychodzę z auta i zanim zacznę podkładać na jazdy, poziomować vana, to sobie idę naokoło, patrzę kto jest, patrzę jak wygląda okolica, zwracam uwagę na ludzi, którzy są akurat w danym miejscu i po prostu po jakiejś takiej krótkiej analizie mój umysł się staje bardziej spokojny i wtedy wydaje mi się, że tak, to jest to, że zostajemy i jak na razie ta intuicja gdzieś tam się sprawdza. Misio nam napisał Indie. No, to by był fajny strzał do Indii. Tutaj mamy dużo komentarzy na temat wieku, że świetnie wyglądamy, że tutaj Leherkar daje nam po 30, dawał nam po 30, także no, dzięki. Super, dzięki. Tutaj Izabela pisze, dobrze, że tylko dzieci się starzeją. Tak, 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 to tylko dzieci się starzeją. My cały czas tutaj w duszy jesteśmy młodzi. Dokładnie. Trochę zmarszczki się pojawiają, ale to nic. Pozdrowienia ze Szkocji, Przemysław pozdrawiamy, Misio się pyta jak noga? A noga już śmigam, że tak powiem, no teraz wróciłem do pracy, także no sporo czasu spędzam w pozycji siedzącej, ma czas ta noga na regenerację. Dzisiaj pochodziliśmy trochę tutaj właśnie po okolicy, po klifach nad morzem i jest, jak na razie jest wszystko w porządku, jest coraz lepiej, opuchlizna już całkiem zeszła. Jest okej. Okay. No, w Swindon, jak byłem parę razy na rowerze górskim, mamy tam taki szlak rowerowy z jakimiś tam różnymi skokami, dropami, jakimiś zakrętami wyprofilowanymi. No to jak tak troszeczkę dłużej pojeździłem, to jednak ta amortyzacja no, tutaj na stawie skokowym jest dosyć duża i tam po pewnym czasie mnie bolało, ale
ale myślę, że to już będzie mijać powoli. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Mo and Wo. Monikę i Wojtka. Monikę i Wojtka, tak. Pozdrawiamy, co was... MKM Hobby, cześć, witajcie. Pozdrawiamy was również. Co was skłoniło do zmiany stylu życia? No, takie ogólne właśnie przemyślenia nad życiem. Więcej na ten temat będzie w naszym e-booku, którego już zaczęłam pisać. Znaczy, no już jakąś tam może 1/4 napisałam. Na tyle, na ile pozwala mi czas. No i piszę tam mniej więcej, od czego to wszystko się zaczęło, skąd ten cały pomysł i o tych wszystkich naszych przemyśleniach. Także może nie będę... Zdradzać? Na pewno zdradzać, pandemia chociaż, wpłynęła na tą decyzję. Tak, mówiliśmy tą już o tym nieraz, tak. Pandemia i wtedy tak po prostu jakoś jak wszystko się zatrzymało. Przewartościowaliśmy wszystko. Tak, to sobie troszeczkę to wszystko przewartościowaliśmy. No i padły wtedy takie właśnie różne decyzje. Tak, między innymi budowa kampera właśnie się pojawiła w tym okresie. No, także no, to była taka dobra terapia. Jak wasze pandemii. Dzieci podchodzą do waszych planów? No, nasze dzieci, no syn się tak zaraża van life'em, pożycza czasami od nas naszego vana, to znaczy w tamtym roku był na jednym wypadzie czy dwóch. Tak, i w tym no roku i w też tym planuje. Roku już tak, już sobie zażyczył na urodzinowy prezent. Okej. <Okay. laughs> Że chce wziąć vana na parę dni. To ja nic o tym nie wiedziałem nawet jeszcze. I tak, i powiedział, że myśli o tym, żeby właśnie zbudować vana i pracować zdalnie. Także takie jest jego podejście. No a córka sobie żyje stacjonarnie, już jakiś czas temu wyprowadziła się z domu, jak skończyła studia. I sobie pracuje, tak, żyje swoim tak. życiem, jest szczęśliwa i na razie nie planuje van life'u. Nie, van life'u nie planuje, aczkolwiek no... Akceptuję w 100%. Często nam Marta dopingowała właśnie w różnych tam decyzjach. Na przykład bardzo dopingowała Monikę, jeżeli podczas naszej, przed naszą tą długą podróżą do Hiszpanii, definitywnie Marta Monikę dopingowała, żeby Monika rzuciła pracę, że to jest jedno życie, żebyśmy postawili wszystko na jedną tak. kartę, żebyśmy pojechali i to jest bardzo miłe. Dzieciaki mamy super. Tak. Po jakim czasie złapaliście spokój? To chyba chodzi o ten czas w podróży. No na pewno to dobre pytanie, bo na pewno nie było to od samego początku, dlatego że myśleliśmy, że będziemy się jakoś tak strasznie cieszyć, że zostawiamy to wszystko za sobą, a jednak jakoś taki był niepokój gdzieś tak wewnątrz i jakoś tak, nie wiem, nie wiedzieliśmy, czy robimy dobrze i w sumie nie wiadomo, z czego to wynikało, ale czuliśmy jakiś taki wewnętrzny niepokój. Strach, to jest, niepokój. To jest trudna decyzja, powiem wam szczerze, że ja myślałem, że to będzie dużo, dużo łatwiej, że taka będzie euforia, ale wydaje mi się, że to jest trochę taki stan umysłu, że gdzieś tam w głębi naszej głowy po prostu staramy się asekurować. Cały tak. czas jest ta presja na nas wywierana, żeby żyć zgodnie z tym schematem. No tak pracuje nasza głowa, nasz mózg, tak. że broni się przed zmianami. Że najlepsze dla nas jest to, co jest nam znane. Nieważne, może to być złe, ale jeżeli jest znane, no to tak. po prostu nasz organizm to traktuje jakoś tak bardziej przychylnie. Jeżeli następuje ta zmiana, to po prostu wychodzimy z tej strefy komfortu. I się pojawia niepokój. I się pojawia ten niepokój i ten strach przed tym czymś innym, chociaż miałoby być to lepsze, to jednak ten strach ciężko jest powstrzymać. Więc pierwsze dni w podróży, myślę, że tak naprawdę jak już dotarliśmy do Andory, to troszeczkę się rozluźniliśmy, a jak już wjechaliśmy do Hiszpanii, tak, to już tak to już było poczuliśmy super. Już czyli taki... to były jakieś 2 tygodnie, około 2 tygodni, tak. taki był okres akceptacji i takiej tutaj zadomowienia się na tej nowej przestrzeni. Bardzo dużo nam pomogła, mi się wydaje, nasza podróż po Szkocji. Po tej dziczy tam, po tych pustkowiach, tak. po tym dzikim terenie, to obcowanie z naturą. Czasami no, nie widzieliśmy się z nikim przez kilka dni. Gdzieś staliśmy tam na jakimś takim uboczu. Polecamy wam filmy ze Szkocji. To były takie nasze pierwsze filmy z podróży. Troszeczkę inaczej wyglądają.
Aczkolwiek możecie tam zobaczyć, jak ta nasza podróż po trasie NC500 wyglądała. Mieliśmy tam kilka fajnych przygód. Także jeżeli ktoś planuje coś takiego, to uważam, że fajnie jest wybrać się na taką 20-kilkudniową podróż w takie odludne miejsca, żeby ogólnie w jakąś przestać trochę się dłuższą, bać tak, bycia z dala od innych ludzi w jakiejś tam dziczy, że po prostu człowiek nabiera takiej pewności, że cokolwiek by się zdarzyło, zawsze jakoś tam sobie damy radę. Tak, i potem właśnie przed tą podróżą do Hiszpanii to nam dużo pomogło. Te takie krótkie jakieś tam wypady gdzieś tutaj w okolicy. Tak, PESEL nieważny, bieg to stan umysłu, zgadzamy się z tym w 100%. Na żywo wyglądacie jeszcze młodzie, dziękujemy bardzo. Mamy pytanie, witajcie. Może już było to pytanie, ale ile wasza pozdrawiamy, praca Robert. Pozwala wam na tak długie wyjazdy? Czym się zajmujecie? A więc tak, no pewnie część z was już wie. Ja jestem kierowcą ciężarówki, a Monika pracuje w administracji. Także tym się zajmujemy. No i ta praca, powiem wam szczerze, pozwala nam, jakby tak sobie ogarnął już i mieszkanie i wszystko, to wydaje nam się, że pracując 3 miesiące w Anglii, moglibyśmy 9 miesięcy spędzić tak. Poza granicami tego kraju i być w podróży. Będzie to na pewno bardziej skromna podróż niż tą, którą odbyliśmy do Hiszpanii. No bo tam no tak, troszeczkę tak to jest, wydaliśmy, że no. Tak naprawdę nieważne jest, ile zarabiamy, tylko ważne jest to, ile wydajemy. My się już przekonaliśmy o tym przy budowie vana, bo początkowo uważaliśmy, że nie będzie nas stać na tą budowę i że będziemy potrzebowali minimum roku, a może nawet 2 lat, żeby zrealizować to marzenie, ale później jak zweryfikowaliśmy różne rzeczy, sprzedaliśmy te rzeczy, które nie są nam potrzebne, zrezygnowaliśmy z jakichś niepotrzebnych subskrypcji, to po prostu znalazły się pieniądze na budowę vana. I tak samo jest z tym podróżami i z tym van life'em. Życie w vanie jest dużo tańsze. Tak. Wiadomo, że żyjąc już tak na pełen etat, można przemieszczać się troszeczkę mniej i trochę zaoszczędzić na tym paliwie, które w tej chwili jest drogie, mniej zanieczyszczać środowisko przy okazji, tak. I po prostu podróżować jeszcze wolniej. I zwiedzać na pewno mniej miejsc, które kosztują, bo jest dużo miejsc za darmo, trzeba po prostu pogrzebać w internecie. Tak, ale to też nie, tak, też to nie kosztuje jakoś dużo. No, można troszeczkę jeszcze zaoszczędzić na tej podróży, więc tak naprawdę najważniejsze jest to, ile wydajemy. I myślę, że skupiając się właśnie na wydatkach, można... I na ograniczeniu kosztów. Ja sobie po prostu weszłem na swoje konto bankowe, na te stałe zlecenia, na jakieś tam te wszystkie direct debety. Przejrzałem, za co płacę, bo słuchajcie, czasami się tego nazbiera dużo, że czasami niektórych rzeczy nawet nie używamy, a cały czas za to płacimy, także to też warto zrobić sobie taki przegląd tych pieniędzy, tak, które wypływają z naszego konta i z czy... pewnych rzeczy można zrezygnować tak. Po prostu, bo no, nam się wydaje czasami, że coś jest bardzo potrzebne, ale tak naprawdę jak się to przeanalizuje, no to nie jest to potrzebne, więc... Tak, tutaj mamy fajne pytanie od Lecher Car. Jakieś plany co do ciapka, modernizacja, przeglądy, naprawy? No tak, jak zobaczycie w następnym odcinku, już tutaj pewne modernizacje zaczęliśmy robić, w sensie, że już tam niektóre rzeczy ściągnęliśmy. Nie ma tego dużo, bo w sumie nam się wszystko sprawdziło, ale brakowało nam takich różnych schoweczków, jakichś takich miejsc, w które można szybko odłożyć niewielkie rzeczy. Także nad tym teraz pracujemy i to na pewno zrobimy. Pokażemy to też na filmie. Jeżeli chodzi o auto sprawdziło się bardzo dobrze. Na pewno muszę naprawić końcówki drążków z przodu w aucie, bo z prawej strony tak już mi trochę stuka, a z lewej już zaczyna. I łożyska podejrzewam będę musiał wymienić, bo już tam zaczynają na zakrętach sobie pohukiwać, że tak powiem. To by było na tyle chyba. No, jak na pewno będziemy teraz na dłużej jechali, to będziemy robili serwis, także wymiana oleju,
filtrów wszystkich. Filtr paliwowy już nie będę musiał wymieniać, bo go wymieniłem w Hiszpanii. W pięknych okolicznościach zresztą. Także tak to wygląda. Tak, ciapek jest bardzo ważny, no. To jest prawda. On musi śmigać i po prostu nas najmniej zawodzić, jak to się da. Northside Blog pyta się, kiedy e-book będzie w sprzedaży. No, chcielibyśmy, żeby było to już we wrześniu. No, myślę, że pod koniec września, ale no w takiej formie, jak chcemy to zrobić, to bo nie będzie to taki po prostu przewodnik tylko z miejscami. Oczywiście będą tam wszystkie miejscówki, ale będzie też taka to po prostu opowieść o naszej tej podróży i o naszych początkach. I o naszych podróżach troszeczkę pokrótce tutaj i po Szkocji, po Anglii i później właśnie tak bardziej szczegółowo ta nasza już podróż Hiszpanii. Ostatnia po Hiszpanii. Różnymi przygodami śmiesznymi. Tak, więc no to jest troszeczkę pracochłonne, plus dużo rzeczy będziemy też chcieli w tej kwestii zrobić sami. Po pierwsze, chciałabym się tych rzeczy nauczyć, a po drugie, no, żeby to nie wyszło jakoś też, nie zabiło nas finansowo. Więc myślę, że przynajmniej do końca września. Tak, no nie jest to łatwe, powiem wam szczerze. No, no tak, właśnie, Northside Blog etacie też wydali ostatnio swojego e-booka. Jakby ktoś był zainteresowany podróżą po Norwegii, to jest to świetny przewodnik. Tak. My na pewno skorzystamy, bo jeszcze nie kupiliśmy, ale kupimy. Jeszcze nie kupiliśmy, tak, ale to tylko z braku czasu, ale widziałam już, także na pewno zakupimy, tak, bo tak, świetna robota. Naprawdę fajnie to zrobiliście. Podobały mi się i miejsca, i dużo informacji na temat miejsc. Fajne trasy, no fajnie. Tak, podobało tak. Mi się. A do Norwegii będziemy też chcieli kiedyś w przyszłości jechać, więc oczywiście. Po prostu taki przewodnik, no to jak znalazł. Dokładnie. Co my tutaj mamy jeszcze jakieś pytania? Pandemia uwolniła wiele umysłów, tak, to prawda. Czy jakieś kanały podróżnicze skłoniły was do podróżowania vanem? No tak, oczywiście, bo oglądając właśnie kanały podróżnicze, tak jakby no zobaczyliśmy, co to jest van life i też to był taki właśnie moment, kiedy szukaliśmy jakichś takich alternatywnych sposobów na podróżowanie. I wtedy co? Zobaczyliśmy podróżowanie Kasię i Łukasza. Tak. Później Kampermaniaków, to chyba właśnie w tym telewizyjnym programie nawet. Mhm. I tak po prostu Foxes in Eden. Tak, i tak nam się spodobało to. Tak, zaczęliśmy po prostu, zobaczyliśmy, że można w ten sposób żyć i tak można i powiedzieć, tak powolutku, że powolutku spełniamy to nasze marzenie. Cześć Krzysztof. Hydroserwis się pyta, z czym mieliśmy największe problemy przy budowie naszego kampera. A więc tu powiem szybko, to były wszystkie prace pod autem, czyli montaż zbiorników na szarą, na białą wodę, montaż zbiornika na gaz, wszelkie instalacje, które prowadziłem pod autem, to było dla mnie najgorsze, bo jak wiecie, robiliśmy vana na ulicy, nie miałem kanału. No, także te prace pod autem były najgorsze dla mnie. Tutaj ktoś się pyta, czy na NC500 warto pojechać z przyczepą. No, może być trudno. Może być trudno. Są w niektórych miejscach znaki, że jest zakaz wjazdu no, z przyczepami kempingowymi, są objazdy, także na pewno część NC500 można przejechać, tak. Ale w te takie miejsca, które naprawdę zapierają dech w piersi, no to chyba tam raczej no, będzie ciężko. No są takie wjechać. Odcinki jak ta Krowia Przełęcz, La Bach, La Bach, czy coś tak, takiego. Bach, no to no. Tam było ciężko nawet jechać ciapkiem, ogólnie dłuższym samochodem. No a wiadomo, taki zestaw samochód plus przyczepa jest długi, więc na tych wąskich uliczkach przez góry no mogłoby być trudno, aczkolwiek jest tam wiele widzieliśmy, że kempingów, tam tak, tym i przyjeżdżają tam przyczepami więc po trasie są. Na pewno gdzieś tam się da dojechać, może nie można przejechać całej NC500, powiem ale tak, wschodnie wybrzeże, jeżeli zaczniesz od Inverness, to wschodnie wybrzeże, dojazd do północnego wybrzeża i początek tutaj zachodniego,
z przyczepą wydaje mi się, że bez problemu można jechać. Natomiast zachodnie wybrzeże jest dosyć takie ekstremalne, wąskie uliczki, bardzo dużo dzikich i przestrzennych takich terenów. Także co tam, Monika? Tak zaczytana co za jesteś. Co ze statusem osiedleńca w Wielkiej Brytanii? No, my już taki status osiedleńca, rezydenta mamy, bo jesteśmy już tutaj 16 lat. Tak, 16 lat jesteśmy, także nabyliśmy ten status i przy takim układzie, jaki my teraz mamy, możemy wyjechać z Anglii na 5 lat, bo to sprawdzaliśmy, tak? 5 czy 10? Już nie pamiętam teraz dokładnie, ale no nie ma z tym problemu. Nie to ma nie z tym jest problemu. Tak jak ktoś, kto nie ma jeszcze tego statusu rezydenta, czyli żeby ten status mieć, trzeba chyba być minimum 5 lat w Anglii. I wtedy przed osiągnięciem tego statusu nie można tam wyjeżdżać dłużej niż na pół roku czy coś takiego, ale to nas zupełnie nie obowiązuje. My tutaj już po prostu. Tym bardziej, że no też prowadzimy tutaj swoją działalność. Plus no mamy tutaj też dom, więc no jesteśmy tutaj tak związani, że raczej związani się tak nas szybko nie pozbędą. Tak myślę. Ale nie, no patrzyliśmy tam, no właśnie przed tą decyzją właśnie patrzyliśmy, jak to wygląda. No wiem na pewno, że możemy na kilka lat spokojnie wyjechać z Anglii bez jakiegoś przymusu powrotu do Anglii, żeby przedłużać ten status, także no tak. Daj z tym, to nie ma problemu. A widzę, że tutaj... Tak, są te właśnie obostrzenia, ale to dotyczy właśnie takich świeżaków, którzy są dopiero poniżej 5 lat w Wielkiej Brytanii, a jeżeli ktoś już tutaj jest dłużej, no to wtedy nie są takie restrykcyjne te obostrzenia. Tak, no właśnie. I co jeszcze byś, Monika, powiedziała na temat naszej podróży w Hiszpanii? Co ona jeszcze zmieniła w naszym związku? W to, że nie możemy teraz żyć bez siebie, słuchajcie, bo ja pracuję... Paweł dalej uprawia van life, tak, bo... Tak, tylko że w ciężarówce teraz. Teraz jest w ciężarówce van life, więc widzimy się... Pozdrawiam tu kolegę z pracy właśnie, widzę, że mi napisał hejka QRT. No hejka. Nie wiem, co to za ksywa Gamer On, ale nie wiem, kto to jest pod tą ksywką tutaj, ale pozdrawiam, no. Patrycja tak, i także, Jacek, także no, pozdrawiamy. Ja uprawiam van life już w sumie od pół roku, bo 3 miesiące pracowałem właśnie w trybie, że po prostu no 5 dni jestem poza domem i na weekendy wracam. Potem 3 miesiące byliśmy w Hiszpanii, no i teraz znowu pracuję w tym trybie już parę tygodni. Także kontynuuję van life, no w ciężarówce teraz. Które doświadczenie z podróży do Hiszpanii uważacie za najważniejsze? Mnie bardzo dotknęła historia w wąwozie Sopalmo. Bardzo mnie poruszyła ta historia. Kto nie oglądał filmiku, to zapraszam właśnie do tego filmu, ponieważ uświadomiła mi, że bardzo trzeba uważać, jak się podróżuje kamperem, w jakich miejscach parkujemy, zwracać uwagę na znaki. I wydaje mi się, że dobrą praktyką jest ta praktyka, którą ja uprawiam, że sobie robię spacer wokół miejscówki i dzięki temu no właśnie znaleźliśmy tą informację, że w tym wąwozie zginęła właśnie 18-letnia dziewczyna w kamperze, którym podróżowała ze swoim niedawno zaślubionym mężem i to mnie utwierdziło, że trzeba być ostrożnym. I powiem wam szczerze, że to nie grać z naturą, tak, no bo natura po to prostu... To piękno przyrody strasznie zaburza właśnie niektóre takie myśli. Jest człowiek zachwycony w pełnej euforii, ale trzeba troszeczkę, że tak powiem, stonować i pomyśleć nad tym, gdzie jesteśmy i w jakim miejscu jesteśmy. To doświadczenie takie wywarło na mnie duże wrażenie. No na mnie wywarło wrażenie również, takie wywarły wrażenie ogólnie spotkania z ludźmi i to one tak najbardziej pozostają w pamięci. Z tego co widzimy teraz już nawet na Instagramie, niektórzy odwiedzają ludzi, których my poznaliśmy ojej, w drodze. Ojej, no słuchajcie, to jest niesamowite.
Więc no, bardzo nas to cieszy. Pamiętacie ten film, jak byliśmy w tej pubie w Campillos i zostawiliśmy tam wlepę i w końcu z jednego spotkania przerodziło się to w pobyt dwu- czy trzydniowy. Tak. Poznaliśmy tam Alfonsa, Pedro, jego żonę. Tak, no cudowni, wspaniali ludzie. I dostaliśmy właśnie informację kilka dni temu, że te... Już kolejna para tam przyjechała. Że kolejna para Polaków, którzy nas oglądają. Może teraz są na live, jak jesteście, to pozdrawiamy, dajcie znać. Serdecznie pozdrawiamy. I napisali nam, że odwiedzają ich van lifersi. No to jest niesamowite, no. No, bo my taki w sumie mamy... Ten kanał taki mały nam się wydaje, ale tak jesteście super. Nigdy jakoś tak nie bierzemy pod uwagę, że możemy jakiś wywierać też wpływ na jakieś decyzje innych ludzi, a jak się okazuje... To jest niesamowite, że ktoś do nas pisze i nam dziękuje, że odwiedzają ich inni Polacy, że tak wspaniali ludzie tam przyjeżdżają. Także no to było niesamowite właśnie. No ale tak jak Monika mówi, no to spotkania z ludźmi... Tak, to takie najbardziej zapadające w pamięci doświadczenia, no bo tych pięknych miejsc tak naprawdę jest wszędzie dużo i do jakiego państwa nie pojedziemy, to będą i plaże, i czy góry, czy jakieś tam super widoki, więc... Tak, no, ale myślę... poznawanie ludzi, ich kultury, ich postrzegania świata, ich czasami jakichś perypetii życiowych, bo mieliśmy mieliśmy sytuacji, że nagle obca osoba po dłuższym przebywaniu z nami zwierza nam się z bardzo takich intymnych jakichś swoich przeżyć, z jakichś różnych perypetii życiowych, z problemów, z którymi się boryka i nawet wydaje mi się, no fajnie posłuchać takich ludzi, bo człowiek zaczyna doceniać to, co ma, że podróżuje z jakimś tam takim mentalnym spokojem i nie ma jakichś tam takich problemów, z jakimi borykają się inni ludzie. Także na pewno ludzie i wydaje mi się też kulturę poznajemy w ten sposób z różnych państw. Czasami rozmowy toczyły się na różne tematy i poznawaliśmy w ten sposób, kto lubi wypić co w danym kraju, co lubi zjeść, jak tak, wyglądają albo imprezki. Takie obalanie stereotypów. Wystarczy na przykład powiedzieć, że słyszeliśmy, że Hiszpanie to na przykład to i to. No i wtedy już po prostu zaczyna się opowieść, że no to jest tak, a w tym rejonie oni bardzo lubią się porównywać. Tak, bo mieliśmy taką sytuację. Często my słyszymy właśnie, że w Andaluzji to są tacy ludzie, a w Katalonii tacy. W Baskii tacy. Tak, ale to nie są tylko jakieś takie stereotypy, bo z tego co zauważyliśmy, to Hiszpanie bardzo lubią się porównywać i też podkreślać właśnie różnice, jakie są między nimi, jeśli chodzi o te dane regiony. Wręcz czasami się traktują tak, jakby byli wręcz z odrębnych państw. Tak. To znaczy, nie chodzi o to, że jest jakąś taką nienawiścią. Tak, ale nie ma tam absolutnie rywalizacji, ale to są takie ciekawe rozmowy. Mieliśmy taką sytuację, że na przykład byliśmy świadkiem porównywania życia w Baskii i życia w Andaluzji. I porównywała to dziewczyna, która mieszka w Andaluzji. Tak, i mieliśmy akurat okazję, tak, w takim mieszanym towarzystwie Iñaki być. I Olga, i Rachel z Andaluzji. Tak, i po prostu właśnie strasznie to podkreślają. Lubią podkreślać tą swoją odrębność, a mimo tego, że mieszkają w jednym państwie w sumie, tak? Tak, ale na przykład no, jeden Hiszpan, którego poznaliśmy w Katalonii, w Taradze, powiedział do nas, jak już zapytał się, skąd jesteśmy, no to powiedział, że no, nie martwcie się, ja też jestem imigrantem, bo ja jestem z Andaluzji, więc on będąc z Andaluzji, w Katalonii był emigrantem, czuł się emigrantem, więc... Coś nam tutaj, ktoś tutaj pisze. Weźcie się za robotę, a nie podróże. Polacy są na dorobku. No, póki co my zarabiamy sami na swoje podróże i otwarty kwadrat. Ciekawe masz tutaj te teorie swoje, powiem ci szczerze. Polacy rzucą się na podróże, a my wam pokażemy, jak jest w Katalonii. Okej, okay. To wcale to tak nie wygląda, ale mniejsza o jakieś tam uszczypliwości. Izabela nas pyta, co was skłoniło do kręcenia vlogów? A więc do kręcenia vlogów na samym początku skłoniła nas chęć rejestrowania tej całej naszej przygody. Znaczy najpierw to była i budowa podzielenie vana. Się, no właśnie, i podzielenie się z ludźmi, z innymi osobami, które może też zaczną budować tego vana. Jak my zaczęliśmy budować vana, no to były kanały takie właśnie vanlife'owe, podróżnicze,
ale nie było zbyt wielu materiałów na temat właśnie budowy kampera, więc no wiadomo, że nikt, każdy, kto buduje kampera, buduje go pierwszy raz w życiu, nie ma z tym jakichś takich nie ma doświadczenia z tym związanego, więc no gdzieś tam się posiłkujemy, tak, dokładnie. I sami korzystaliśmy z takich się, kanałów tak, i stwierdziliśmy, że zrobimy to samo. Anglojęzycznymi się posiłkowaliśmy, czy angielskimi, czy amerykańskimi. No ale nie było tak dużo materiałów właśnie na takim polskim YouTubie i sobie pomyśleliśmy, że po prostu to nagramy i tak z trochę lekkim opóźnieniem zaczęliśmy właśnie montaż filmów. Tak, ale no staraliśmy się pokazać, jak my to robimy. Cieszymy się, że dużo ludzi skorzystało z tej naszej pomocy. Nie wszystko może tam było zrobione profesjonalnie, ale ja zawsze podkreślałem, że ja nie jestem żadnym fachowcem. Sam się uczyłem, dużo czytałem i tak po prostu. No. To była taka no, najważniejsza rzecz. Ja mam strasznie dużą, znaczy mamy, straszną mamy dużo, dużą wideotekę, jeżeli chodzi o nasze podróże z dziećmi. Ja bardzo lubiłem nakręcać filmy. Miałem taką małą jeszcze kamerkę z twardym dyskiem wbudowanym. Mamy mnóstwo śmiesznych filmów, jak dzieciaki były małe. I lubiłem montować te filmy i tak sobie pomyślałem, że już dawno tego nie robiłem, jakoś od tego odstałem i przyszedł taki moment, że chciałem do tego wrócić. Tak, i bardzo się z tego cieszę, pamiątka. Bo na przykład w sumie już prawie 2 lata minęło od podróży na NC500 i któregoś razu właśnie tam wróciliśmy do tych filmów i no śmieszne to jest. Ja się cieszę, że tak, na przykład nasze dzieci będą miały kiedyś swoje dzieci, że będą mogli zobaczyć, jak babcia z dziadkiem śmigali sobie po Hiszpanii kamperem. Jest to dla nas ogromna pamiątka i też podróżujemy, dzięki temu, że kręcimy filmy, podróżujemy uważniej, dlatego że często musimy właśnie zrobić jakiś research, jakie miejsca odwiedzić, co o tych miejscach powiedzieć, no jakieś informacje, które wam przekazujemy, no to nie wyssaliśmy z mlekiem matki, że tak powiem, tylko też musimy po prostu gdzieś się tego nauczyć, poczytać o tym, rozejrzeć się i jakoś się przygotować do kręcenia tego filmu, więc dzięki temu właśnie też zwracamy uwagę na jakieś takie różne ciekawe rzeczy, ciekawe miejsca, więcej też o tych miejscach się dowiadujemy, bo nie odwiedzamy, nie zwiedzamy ich tak pobieżnie, tylko właśnie tak bardziej się zagłębiamy w jakąś daną historię tego miejsca, czy... Tak. Także to kręcenie vlogów nam na pewno... Dużo nam to daje. Tak, oczywiście zabiera dużo czasu, jest bardzo pracochłonne, ale to pewnie większość z was już o tym słyszała. Tak, nie jest to takie łatwe, ale póki co na razie będziemy to kontynuować. Tak, no. No tutaj nam Paweł pisze, że Pawle i Moniko, dzięki wam dużo nauczyliśmy się podczas budowy naszego campervana, ponieważ bardzo dobrze tłumaczyliście budowę swojego ciapka, dzięki. No właśnie no, do takich ludzi no między innymi dziękujemy robiliśmy bardzo. Te vlogi. Samo takie podziękowanie już dla nas jest po prostu wow, dzięki tak, wielkie. Tak, teraz naprawdę. Jest dużo, dużo takich kanałów już polskich, które właśnie pokazują ludzie, dużo ludzi buduje w ogóle, to był taki czas właśnie, kiedy i my zaczęliśmy, to dużo ludzi też zaczęło właśnie budować kampery. I też otwierało właśnie kanały na YouTube, więc dużo jest właśnie takich ludzi, którzy już pokazuje właśnie, jak budują te swoje kampery. Więc myślę, że jeżeli ktoś chce zacząć budować teraz, to na pewno znajdzie tych materiałów całe mnóstwo. Ale na ten moment, kiedy my zaczynaliśmy, czyli to było dokładnie 2 lata temu, no to mogę powiedzieć, że nie było takich materiałów, było jeśli dużo. Chodzi o taką kompleksową budowę, jak zbiorniki pod autem, łazienka, elektryka, ciepła woda. Hydraulika. Tak, już takie jest bardziej skomplikowane rzeczy, no to ciężko było coś znaleźć. No, trochę się zawiesiliśmy, słuchajcie, bo mamy tutaj, widzę, no, jakieś takie różne ciekawe komentarze. Tutaj nam... Otwarty kwadrat, tak, bardzo tutaj widzę, że ma negatywny stosunek do podróży, więc... Polska jest piękna, cudze chwalicie, a swego nie znacie. Nie wiem, na jakiej podstawie ktoś może twierdzić, że nie znamy Polski. No bo w sumie nie znasz nas tak dokładnie, nie wiesz, co zwiedziliśmy w Polsce. A tutaj jeszcze ktoś nam napisał, co myślicie o Polsce,
czemu nie mieszkamy w Polsce. To ja to tak szybko wytłumaczę, bo to jest dosyć ciekawy temat już, jak ktoś się pyta. A więc przyjechaliśmy 15 lat temu, 16 lat temu do Anglii ze względów ekonomicznych. Po 3 latach pobytu tutaj myśleliśmy o powrocie do Polski, aczkolwiek nasze dzieci już się na tyle dobrze zaklimatyzowały w Anglii, poznały nowych przyjaciół, nauczyły się języka. Tak, i po I nie prostu... chcieliśmy znowu im zabierać, że tak powiem, tego szczęścia tutaj, no bo raz zatrzymały wyrwaliśmy młodość. Ich tak jakby ze swojego środowiska, więc nie mogliśmy tego powtarzać już po raz kolejny. Tak. Dlatego też zdecydowaliśmy się tu zostać już po prostu, żeby skończyły tutaj szkoły, no a później no to już, teraz to już jest ich wybór. Ich życie. Ale ogólnie my się uważamy za obywatelów świata. I uważamy, że mamy prawo mieszkać tam, gdzie chcemy. Chcemy mieszkać. I to nie są jakieś, to nie chodzi o po prostu jakieś takie przywiązanie do swojej kultury, jakichś swoich wartości, bo to oczywiście w sobie pielęgnujemy i w naszej rodzinie. Także dokładnie, ja nie rozumiem, ale... jak ktoś pisze, że w takich ludziach nie ma patriotyzmu. Otóż muszę wam z tym powiedzieć, nie ma wspólnego, chodzi. Podczas podróżowania zawsze podkreślamy, że jesteśmy Polakami, zawsze podkreślamy polską kulturę, zawsze dzielimy się polską historią, polską wiedzą kulinarną, tak, że Polskę tak powiem, chwalimy i chwalimy polecamy, bo... I mi się wydaje, że to jest właśnie patriotyzm i zachowujemy tą postawę, żeby nikt nie myślał, że o, przyjechali z Polski i zrobili to i to złego. Nie, zawsze staramy się być dobrymi ludźmi i mi się wydaje, że to jest postawa, którą każdy powinien robić i nie wytykać komuś, że mieszka w Anglii, a czuje się Polakiem. No, to dla mnie w ogóle są dwie oddzielne rzeczy. No, ale to tak, nie wiem, dlaczego się akurat w to tak zabrnęliśmy. Ja na starość jadę do Polski, do kraju, który budowali Polacy. No tak, właśnie taki mamy plan, że na starość pojedziemy do Polski. No dokładnie. Też tak myślę. Czy się komuś to podoba, czy nie? Także, no właśnie tutaj posłuchamy kolejnych komentarzy. Dzięki wielkie, macie rację. W 100% także tak. No, skupiamy się dalej na tym, co mieliśmy wam powiedzieć. Właśnie, Monika, może konkurs? Konkurs, dobrze. Już. Słuchajcie, dzięki, jest nas 130 osób. Jakbyście mogli polajkować jeszcze tego naszego live'a, to by było super. Fajnie, że jesteście z nami i czas na rozwiązanie konkursu. Tak. Już jeszcze patrzę tutaj, czy jeszcze jakieś są pytania. Dziękujemy wam za te super komentarze, które teraz padają. Przepraszamy, że się ciągnęliśmy w tą dyskusję, ale no nie można przejść i jest nam czasami przykro, że niektórzy tak myślą. No ale dzięki za to, tak, że nas teraz tutaj wciszacie. Nie będziemy się wypowiadać na jakieś polityczne tematy i tym podobne rzeczy, tak jak powiedziałam. Czujemy się obywatelami świata i po to się podróżuje, żeby zwiedzać to, czego nie znamy. I tyle po prostu. Tak. A kierunki wybieramy z różnych powodów. Myślę, że takim głównym powodem jest na przykład klimat i temperatura. Dlatego dużo ludzi jeździ na przykład do Hiszpanii czy Portugalii. Spędza tam zimę, bo po prostu lubi słońce. I nie siedzi w tym czasie w Polsce na przykład. Więc no, są różne właśnie aspekty takie, dlaczego wybieramy taki kraj czy inny do zwiedzenia, do odwiedzenia. I myślę, że klimat jest też takim czynnikiem, który takim wpływa czynnikiem. Innym na wybór. Czynnikiem też jest na pewno mentalność ludzi. Bo jedne kraje są takie bardziej przyjazne, w innych krajach ludzie są bardziej tacy może mniej otwarci, czy mniej przyjaźni i myślę, że takie kraje też nie przyciągają tak za bardzo podróżników. No jest wiele aspektów, tak. Aczkolwiek czasami się okazuje, że te kraje, które wydają nam się niebezpieczne, nie są wcale aż tak bardzo niebezpieczne. No ale, przepraszam was tutaj tak na razie, tu mamy magiczny rondelek, tak się to nazywa? Nie no, kapelusz. Kapelusz, który podróżował z Moniką przez Hiszpanię. I tutaj są osoby, które poprawnie odpowiedziały na pytanie. A przypomnij, Monika, jakie to było pytanie? To było pytanie, która z atrakcji, które odwiedziliśmy, była tutaj najdroższa. No tak, żeby nie było.
Są tutaj, są. Dobra. Dobra, to no są. To co odpowiesz, jakie było to miejsce? Tak, najdroższa atrakcja to było Oasis Hollywood, czyli miejsce, w którym były kręcone westerny. I był to koszt bodajże 38 euro od osoby. Tak. Jeżeli tak. się nie mylę. No ale na pewno... Nie, no to było najdroższe, na pewno. Na pewno to była najdroższa atrakcja. Tak, Hollywood Oasis. Czy 36 euro. W każdym bądź razie to była najdroższa. Niektórzy odpowiadali, że zamek Santa Barbara w Alicante, to muszę wam powiedzieć, że to kosztowało 3 euro tylko. Tak, to było najtańsze. To było najtańsze w sumie. Drugi chyba był Alhambra. Kolejności. A trzeci był 20 euro Camino chyba Alhambra. Chyba tak, tak. No ale to Oasis Hollywood to było najdroższe. Dobra, ale to przygoda była fajna. Chcesz wylosować? Tak, mogę wylosować. Czekaj. Ja ci tutaj zrobię mieszanie, także komora, jak to się mówiło? Komora. Dobra, nieważne. Komora, nieważne, nieważne. Dobra, 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 dobra. Nie będę tam podglądać. No wybieraj, no. Mamy to. Któż to tam jest? Mamy to. W drogę! Proszę bardzo. Czekajcie chwilkę, tu muszę pokazać. O. Także gratulujemy. O, właśnie w drogę nas tak, ogląda. W drogę wygraliśmy. Pozdrawiamy, tak, wygraliście. Wygraliście. Gratulujemy. Fajnie. Także kartka i wlepy polecą do was. Także napiszcie nam, nie wiem, na maila, na Messengerze, gdzie tam wam wygodniej. Adres. Tak. Dziękujemy za komentarze, karteczkę. Tak, żebyśmy się nie przejmowali negatywnymi komentarzami. Oczywiście, no. Hejterzy zawsze byli i będą. My ich pozdrawiamy. Niech dalej siedzą przed swoimi komputerami i. No. No i robią to, co robią. I robią to, co bo robią. Czasami tacy hejterzy po prostu mamy nadzieję, powodują że to... fajne rozmowy. Tak. No bo człowiek zaczyna rozmawiać o fajnych rzeczach, które. A my się na takich fajne. Rzeczach nie skupiamy. My wolimy po prostu podróżować w tym czasie. Na I przykład. Cieszyć się życiem, słuchajcie, to jest najważniejsze. No. Tak. No, także tak, tak to wygląda. No, polecamy takie podróżowanie na pewno. Tak, gratulujemy w drogę. Skromna kartka do was powędruje. Przyślijcie tylko adres. Daleko Danie nie napisał, poleci. Nagroda poleci w drogę. No, dokładnie. O, Urszula, pozdrawiamy, dopiero dołączyła. A, że czas angielski. No, my zawsze podajemy w czasie polskim. Bo większość ludzi ogląda nas z Polski. Więc przepraszamy za przepraszamy, niedomówienie. Teraz będziemy mówili po prostu, że to będzie czas polski, czy 17, czy 18 i będziemy podawali też czas w UK. Dziękuję, przepraszamy Mirosław. Za to takie nasze w sumie niedociągnięcie, no bo mogliśmy to napisać w sumie. Sorki wielkie. Zachowamy tego live'a, jak ktoś będzie zainteresowany, to sobie będzie mógł obejrzeć. Szkoda, że już skończyliście zwiedzać Hiszpanię. Moja poranna niedziela będzie uboga. No mamy nadzieję, że nie będzie uboga, no, bo cały czas będziemy wrzucać nagrywać, vlogi. Będziemy wrzucać. Będą to inne vlogi, na pewno inny klimat, inne widoki, ale Anglia jest też piękna. Tak, dużo, zapewnić. Dużo właśnie przeczytaliśmy tych komentarzy, że każdemu szkoda, nam też bardzo szkoda i jak to czytamy, to jeszcze bardziej nam szkoda. A pytacie, no, ale... Paweł, gdzie planujesz zrobić coś ze słynnej mąki? Otóż, momencik, słuchajcie. Mąka ciągle jest i słuchajcie, Paweł będzie chyba zaraz robił naleśniki, także... Mąka jest. Mąka jest, żeby nie było. Proszę się troszkę. Sorki, tak. Mąka jest, także ona cały czas z nami jeździ. Zaraz będzie zużyta, zaraz będą robić naleśniki. Nasi przyjaciele już na nas czekają, już się tak. nie mogą doczekać. Już czekają i się ślinią już na pyszne tak. naleśniki, bo muszę wam powiedzieć, że Paweł robi bardzo dobre naleśniki. No, dziękuję. Ja naleśników nie umiem robić, za to Paweł robi świetnie. Więc... Za to umiesz dobrze je jeść. Także super. Hanover, pozdrawiamy.
MKM Hobby się nas pytało, gdzie następna podróż. No więc, tak jak już mówiliśmy wcześniej, będziemy chcieli pojechać albo do Azji, albo do Afryki Północnej. Ale tak jak już mówiliśmy, sytuacja jest na świecie taka, jaka jest. Nie mamy na nią za bardzo wpływu. I gdzie tam będziemy mogli pojechać, ile nam się uda odłożyć pieniążków, tam pojedziemy. Także tak to wygląda w tej chwili. Okej. A z wizytą na ziemi, gdzie jesteś, powiedz nam? Komuś tam brakowało słońca, to weźcie ode mnie, bo mam na tą chwilę 35 stopni i próbuję coś zrobić w blaszaku. Aha, że próbujesz coś zrobić, okej, czyli jesteś w trakcie budowy. No, my Także mamy, tak no nie wygląda. Mamy teraz 35, może mamy z 20 parę, ale 21, jest ładna ale pogoda. I więc zimny wiatr. No troszeczkę wieje, ale stoimy na takim wysokim klifie, że trudno, żeby nie wiało, ale to już zobaczycie w następnym filmie, bo miejscówka jest naprawdę tak, piękna. Mam nadzieję, że mi naleśniki dobre wyjdą i że każdy będzie zajadał, ale to już zobaczycie w następną sobotę. No dobra, słuchajcie, mija godzinka, już ponad godzinka, no jest nas 132 osoby, no jest nam niezmiernie miło, że tyle osób nas zaszczyciło swoją obecnością. Super, dokładnie. Dzięki wielkie, że poświęciliście ten swój czas, żeby być z nami. No my postaramy się z naszej strony dalej kontynuować to, co robimy, nie bacząc na różne czasami przykre komentarze. Aczkolwiek patrzymy tylko na te osoby, które dodają nam powera, które są z nami, niektórzy nawet od początku. No, także super, naprawdę dzięki wielkie za wszystko. Co tutaj jeszcze mamy? No, Mariusz Klein, dobrze powiedziane. Pozdrawiamy Was również serdecznie. No ale tak to bywa czasami, no. O, MKM Hobby się pyta, czy wybieramy się na targi. To chodzi o targi w Poznaniu, tak? Oha, tak, w Poznaniu. Albo w... Gdzie? Na Darzynie? Na Darzynie. Nie, w tym, w tym roku, roku nie wybieramy się na targi, bo... No bo w tym roku nie wybieramy się już do Polski. Tak jak mówiliśmy, chcemy sobie ogarnąć tutaj sprawy i po prostu jak najszybciej wyjechać w dłuższą podróż. Tak, ale bardzo byśmy chcieli w następnym roku pojawić się na targach i po prostu będziemy robili wszystko, tak, żeby na tych targach się pojawić. I pobyć dłużej również w Polsce w przyszłym tak, roku, także... Także mamy nadzieję, że się spotkamy gdzieś tam z niektórymi ludźmi. No, także no będziemy kończyć już tego dzisiejszego live'a. Jeszcze raz Wam dziękujemy, że byliście z nami. No jak już Wam mówiłem, mąka czeka, patelnia już zaraz się będzie grzała, mikser pójdzie w ruch. Ja to uwiecznię na filmie, żebyście mogli to za tydzień zobaczyć, czy zrobił, czy nie. No zrobię, no jak nie zrobię. Jeszcze mam powidełko od mamusi. Tak. O Jezu, mamo, będą twoje powidła są po pod prostu mistrzostwo świata. Z Polski. Dobra, no także słuchajcie, dzięki wielkie za te wszystkie komentarze, dzięki wielkie za wszystkie lajki, które się posypały po mojej prośbie. Super jesteście. No i co? Do zobaczenia za tydzień na filmie. Tak, no mam nadzieję, że zostajecie z nami i że dalej będziecie nam kibicować i pić poranną kawkę, oglądając nasze vlogi, także... Tak, trzymajcie się, miło było i do zobaczenia za tydzień. Hej! Hej!